Dzień dobry, Dominika Wójcik-Skolimowska. Zapraszam Państwa na powiatowe studia samorządowe Telewizji Kutno. Moim dzisiejszym gościem jest wicestarosta powiatu kutnowskiego, pan Zdzisław Trawczyński. Panie starosto, chciałabym, żeby podsumował pan mijającą kadencję, jeśli chodzi o inwestycje, jakie się udały Państwu zrealizować. Czy to są tak znaczące rzeczy, że możecie być dumni i powiedzieć, że zrobiliśmy swoje? Witam panią redaktor, witam telewidzów. No, pytanie akurat na koniec kadencji, takie podsumowujące, powiedzmy, jest na czasie. Uważam, że jeśli chodzi o inwestycje, jakie w tej kadencji udało nam się zrealizować, a mam ten przegląd takich inwestycji, które powiat wykonywał wcześniej też, to muszę powiedzieć, że ta kadencja jest wyjątkowo korzystna, jeśli chodzi o inwestycje. Takie bardzo znaczące to te inwestycje na drogach powiatowych naszych, których mamy 500 kilometrów. Stan tych dróg, jak wiemy, no na niektórych odcinkach był wręcz fatalny. To udało nam się jednak pozyskać środki środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, czyli z programu RPO, jak też z Urzędu Marszałkowskiego, czy w porozumieniu z gminami, które dofinansowywały nam te zadania prowadzone przez powiat na takiej przyjętej zasadzie 50 na 50, czyli 50% gmina, 50% powiat. I to spowodowało, że tych inwestycji wykonaliśmy na około 60 km dróg. Mówię o przebudowie, modernizacji dróg. No i pozostałe drogi, wszystkie do przejezdności względnej zostały doprowadzone metodą remontów cząstkowych. Także na dzień dzisiejszy mamy temat jakoś opanowany, muszę powiedzieć, chociaż należałoby powtórzyć, uważam, jeszcze przez dwie kadencje, mniej więcej takie tempo tych działań inwestycyjnych na drogach, żeby no, już była taka przyzwoitość, jeśli chodzi o stan tych dróg. No to się wkrótce okaże, czy to się uda, ale trzymajmy kciuki, żeby się udało, żeby było jak jeździć bezpiecznie. Tak, też myślę, że zainteresowanie rządu drogami, lokalnymi drogami, między innymi powiatowymi, no zdaje się zauważać. Zobaczymy, jak to się przełoży, powiedzmy, na środki finansowe, na wsparcie powiatów, które nie są w stanie wygenerować takich środków, żeby zabezpieczyć z własnego budżetu wystarczających środków finansowych na bieżące remonty. Co najwyżej, powiedzmy, stać powiaty w tej chwili na modernizację, przebudowy już nie wystarcza. Ale Państwo się staraliście pozyskiwać, tak jak Pan wspomniał, środki unijne na przykład, tak. Więc jest jeszcze jakaś furtka, nie tylko budżet Państwa, tak? Tak, nie, no te programy, powiedzmy, PROW czy RPO, PROW był w tej kadencji mało dostępny, że tak powiem. Nie wiadomo, jak będzie w przyszłym rozdaniu tych środków z tego programu akurat. RPO no, nadal funkcjonuje, z tym, że są dosyć ostre kryteria no, dostępności do tych środków z tego programu. Mieliśmy taką jedną inwestycję, która jest skomunikowana z węzłem autostradowym i ona zdobyła właśnie dużo punktów, że udało się pozyskać bardzo duże środki, bo w granicach 6-7 milionów złotych na przebudowę tej drogi. Przy naszym tutaj udziale około 20%. Także czyli taka bardzo opłacalna. Bardzo opłacalna i powiedzmy przebudowana droga bardzo tak z dużym nakładem finansowym. I z takim, powiedzmy, już z poboczami, z całą infrastrukturą drogową. Także to jest inwestycja znacząca, posłuży na pewno na długi czas. Z tego, co pan mówi, to jest dobrze i oby było jeszcze lepiej, albo chociaż równie dobrze w następnych tak, latach. Tak, takie działania, powiedzmy, które powodowały, że i my jako powiat, to nasza siła, że tak powiem, działań tutaj na inwestycjach drogowych, w realizowaniu tych zadań drogowych spowodowana była tym też, że szukaliśmy w miarę oszczędności, gdzie się tylko dało, że tak powiem. I
mieliśmy, mamy tak to udokumentowane, jest 30% oszczędności takie na jednostkowej powierzchni, że tak powiem, drogi, no to też spowodowało, że to o te 30% już z racji tylko naszych zainwestowanych środków można było zrobić więcej. Też po raz pierwszy funkcjonowały te porozumienia w takim stopniu, porozumienia z samorządami gminnymi. Praktycznie każda gmina jakąś drogę powiatową wspomagała też w realizacji tych naszych zadań. Teraz jak widzę, ku końcowi chylą się prace na dwóch drogach powiatowych, tak? Tak. Niedrzaków-Długołęka oraz Borów-Strzelce, tak? Tak, to jest w gminie Strzelce, jedna na pograniczu gminy Kutno, Raciborów właśnie, i gminy Kutno. Dobiegają, to są ostatnie inwestycje już, które będą, kończy się ich realizacja. Jeszcze prowadzimy też takie drobniejsze zadania, można powiedzieć, bo to mówi o inwestycjach, związane z poprawą infrastruktury drogowej, nawet na tych drogach, które zostały przebudowane, bo mamy też do udrożnienia przepusty, rowy odwadniające i tak dalej, a te rzeczy też były zaniedbane. I także ten, mamy też to na uwadze i w gminie, szczególnie w gminie Bredelno czy w gminie Żychlin, te prace też się jeszcze odbywają. Pogoda jak na razie dopisywała, tak. I można kończyć. Można tak, kończyć, no i zabezpieczać środki na ewentualne działania zimowe, że tak powiem, bo no, oby ta zima to już była. Zaplanowaliście Państwo? Czy to tak, dla nowej kadencji zostało? Nie, to musimy, bo to nas obowiązują pewne przepisy też i czas, kiedy trzeba zabezpieczyć i środki i ogłosić przetarg na zabezpieczenie utrzymania zimowego tych dróg. Jesteśmy już po przetargu, także. Czyli mieszkańcy powiatu mogą spokojnie czekać, no, aż spadnie śnieg, tak? Bylibyśmy zadowoleni, jakby tych środków nie używać, powiedzmy, bo by zostało na bieżącym roku, na następnym roku, no już na realizację przebudowy dróg, czy powiedzmy generalne naprawy. To już naprawdę siła wyższa. Ale tutaj tak. No. Nie mieliśmy to szczęście w tej kadencji, że zimy były łagodne, to też plus, no. Opatrzność nam sprzyjała, muszę powiedzieć. Dziękuję Panu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.